Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Uncharted 4 i słuchajcie, zobaczymy, czy tym razem Nate, bo prawdopodobnie nie było, tak, chyba nie było autozapisu, tutaj teraz wszystko nam się zawali i zobaczymy, czy tym razem Nate będzie również robił breakdance. Hej. A nie, udało mi się jednak. Opa! O kurde, mogłeś na nim naskoczyć nogami, czy ty jesteś głupi, czy... Co za koleś, co za typ? Może zwierzęco. Tak. Nic mi nie jest. A co z tobą? Jestem cała mokra. Zmęczony, poobijany. I głodny. Przegryzłbym coś. Poza tym nie narzekam. Mogę cię schrupać? Okej, no dalej. Czas ruszać. Dobra, ale czy my płyniemy faktycznie pod prąd jakoś? Czemu? Czemu tak? Tutaj jest jakieś przejście, prawdopodobnie rozwalone okna. Chodź, spróbujmy przedostać się przez dom. O właśnie. Jestem za tobą. Może znajdziemy jakieś schody, co? Także znowu Elena jest mokra. My jesteśmy mokrzy. To się uzupełnia. Uzupełniamy się jak, kurde, dwie połówki, jak Ying i Yang. Z kitu. Myślisz, że to koloniści zalali miasto? No, na pewno mieli powody. Ale nie podejrzewasz ich. To dziwne, że w powodzi nie ucierpiał tylko dom należący do... Averiego. Właśnie. To? Ładna sypialnia swoją drogą. Jakiś flaming? Czy co to jest? Czy to jakaś kaczka? Ale ładne to, ładne. Można było wziąć, może drogo sprzedać. Co ty tam patrzysz? Czekasz na otwarcie drzwi? Spoko, maleńka. Zaraz to zrobimy. Rozwalone. Nie, okno jest tutaj całe. Tutaj jest całe. W takim razie idziemy w tym kierunku. Kurde, jakie to wielkie w ogóle porozchnięte mchem. I zobaczcie, kolejny jakiś ptaszor. Piękne. A to? O, coś do czytanka. Odwróć. Ojejku, przepraszam. Musiałem sobie kichnąć. Na szczęście zdążyłem wyłączyć mikrofon. Założyciel Baldridge. Doszły mnie słuchy, że zbierasz ludzi do ataku na mnie. Jako pirat i jako twój przyjaciel z czasów sprzed Libertali błagam cię, byś posłuchał moich słów. Nie wiem, kto zasiał ziarno naszej niezgody, ale wiem to i jeśli wojna domowa będzie trwać, trud całego naszego życia obróci się w niwecz. Historia zapamięta nas wówczas nie jako pionierów, tylko jako głupców. Musimy z wspólnymi siłami położyć kres temu konfliktowi. Jeśli połączymy siły, stworzymy najsilniejszy sojusz na wyspie. Inni założyciele albo do nas dołączą, albo ugną się wobec naszej siły. Jeśli się zgadzasz na moją propozycję, zapal dzisiaj wieczorem świecę w swoim gabinecie, a ja uznam to sygnał twojej roztropności. Chyba tej, a ja uznam to za sygnał twojej roztropności. Jeśli odrzucisz moje warunki, to pamiętaj, że Wand i England próbowali mnie już zabić bezskutecznie. Content. Wszyscy są tutaj założycielami, kurde. Jezu. Władca much to przy tym pikuś. Co ty nie powiesz? Jaki władca much? Ej, ładnie tu chciałbym kiedyś mieszkać w takim. Myślałem, że ktoś zaczął grać na jakieś ukulele. To po prostu muzyka tak sobie przygrywa. No dobra. Zbliżamy się. Tak, oby nie było jeszcze za późno. No prawdopodobnie jest tutaj już cała gwardia i wojsko naszych nieprzyjaciół. Czy ta można sobie z tego strzelić? Tak, próbowali się pośpiesznie bronić. Pewnie nie sądzili, że będą walczyć ze sobą. Najwyraźniej. Tak. Dobra, teraz tylko trzeba szukać. O, proszę. Jest i wejście. Jak się jeszcze rozglądam, czy coś można sobie tutaj przeczytać. Te notatki fajnie powinny się jakoś składać w całą historię, nie? Ciekawa instalacja. Jaka instalacja znowu? O czym ty, Nate, mówisz? Pora znowu się zamoczyć. Dobra, widzę. Widzę. Hej, Nate, zobacz, to chyba nasze wyjście. Tak, wiem. Znaczy, gdzie? Zaraz, że niby tam? No dobra, ale jak mam tam wejść? Wiecie, bo tu jest nurt dosyć mocny, czy nie? Wow, prąd jest zdradliwy. No, niestety.
To niestety nie polecę. Coś może? A, kurde, tutaj doleciałem, okej. No i teraz na około prawdopodobnie. Up! No i dupka. Kurde, Helena, musisz mi pomóc. No, pomóż. Albo, wiesz co, ja tutaj stanę. Stanę na belce. Super, dzięki. Chcesz mi powiedzieć, że jesteś cięższa ode mnie, że to przytrzymasz? Okay. Wyszło szydło z worka. Dzięki. Ty powinnaś skakać. Umiesz wykorzystać swój ciężar. A, to znaczy... O kurde. Grabisz sobie, Nate. O kurde. Dobra, tutaj. Nałykałem się wody. Dobrze, że to słodka, a nie słona. Nie będziesz miał zwidów. Ale Helena widzę, że nie ma kompleksów. Pomogę ci wejść. O, jak? To trudne. Dobra, musimy razem. No to w takim razie... O, podstawię ci skrzynkę. Jak Legolas Gimliemu. Proszę bardzo. Dobra, odsuń się! Jak się nie rozwali w drobny mak. No i proszę! Okej, świetnie. Chodź. Chodź, bo musisz mi pomóc. Potrzebuję cię. Tutaj. Zabierzmy to stąd. Dobra. Trochę tak pod złym kątem, kurde. Lepiej tamtą stronę podnieść, tak mi się wydaje, i postawić tą półkę normalnie. No, co ja się znam? Nie jestem poszukiwaczem skarbów. Okej. Okej. To jeszcze się cofnę tutaj. Czegoś nie znajdę, nie. Ej, ale strasznie ładne są te miejscówki tutaj. Zobacz. Porośnięte. Więc to jego posiadłość. Zastępca dowódcy. Pniemy się po szczeblach hierarchii. Może faktycznie to tak działało. O, obrady nieokrągłego stołu. Rany boskie. Kto ich tutaj powybijał przy stole? Dotarliśmy na imprezę. Ale chyba trochę za późno. Hej, Nate. Karteczki? Popatrz tu. Kolejny symbol. O mój Boże. Co? To oni. Elena to piraci, którzy założyli Libertalię. Tak też myślałem od razu. Co się tutaj stało? Żaden ze mnie kryminolog, ale to chyba... Trucizna. Najwyraźniej. No to co to było? Jakaś samobójcza sekta bogatych piratów? Czy jak? Nie wydaje mi się. To nie w ich stylu. W imieniu Lorda Averiego zapraszam was jutro o zmierzchu do mego domu. Najwyższa pora, by porzucić czcze animozje i zjednać się pod sztandarem Boga i wolności. Podpisano, Thomas Tew. Nie ma go tu, tak? Kogo obstawiasz? Thomasa Tew czy Averiego? Wydaje się, że gospodarze nie posprzątali po imprezie. No, raczej nie popisali się grzecznością. Okej, czyli... Ci panowie wzniecili powszechną rebelię i zgarnęli skarb dla siebie. Załatwili kolonistów, ale potem zajęli się sobą. Obstawiam, że była tu niezła jatka. Więc Avery i Tew zaprosili ich tutaj, żeby... Jak to było? Porzucić czcze animozje. Avery uroczyście wznosi toast. Za Boga i wolność! Ahoj i takie tam. Wszyscy biorą łynia? A on nie bierze. Oprócz nich. I w jednej chwili wszystkie skarby Libertalii stają się własnością tej dwójki. Pomyśl. Najwięksi piraci w dziejach świata.
I wszyscy zginęli. W jednej chwili. Przy tym stole. Patrzcie, jak na niego patrzy, że ona, on czerpie z tego totalnie. To tyle satysfakcji. Tak mi przykro, ja... Przepraszam. Widziałem ten wzrok. Tak więc, skoro nasi gospodarze są nieobecni w domu Ciu... To odwiedźmy Avery'ego. Tak. Chodźmy. Ciekawe, czy ona kiedyś zrozumie to, że dla Nathana kurczę jest tutaj. Gotowe. Dla potomności. No dobra, no to odwiedźmy Avery'ego. Pytanie, czy ta dwójka ze sobą jakoś współpracowała i faktycznie to zaplanowali we dwójkę, czy jeden drugiego na przykład, nie wiem, przejrzał, nie napił się, a później jeszcze gdzieś znajdziemy ich dwóch, którzy walczyli, nie? Ej, chodź tędy, powoli. Ciekawe. Tylko ostrożnie. No i... Nic mi nie jest! Spoko. Trzymam się. Mam czekanik. Spotkamy się na górze! O kurde, jak tu ładnie. Zobaczcie. Pierwszy będę. Cześć. Pierwszy. Nigdy ze mną nie wygrasz. Jesteś cięższa, pamiętaj. Dobra, mamy tu działa, ale my do działu raczej nie w tę stronę, a może jednak... Tam stoi. Gdzie? O, fuck, skąd oni się tu wzięli? W ogóle jak przetransportowali takie wielkie auto tutaj? A my prawdopodobnie... O, rozpoczynamy obrót po domu Avery'ego. Proszę, proszę. Można tu jakoś zapalić sobie latarkę czy coś w ten deseń, bo... Trochę mi cimno. Słowo dnia? Ostentacja. Dlaczego nie zabił Ciu? Bo był jego prawą ręką? Tak, właśnie tak było. Wyobrażasz sobie, jak to jest pracować dla psychopaty? Jak w mojej pierwszej pracy. What? Masz na myśli swojego producenta? Nie, kierownika z Macho Nacho. Pracowałaś w Macho Nacho? Dorabiałam sobie w liceum. Co to jest Macho Nacho? W każdym razie, mój szef był... psychopatą. Był kierownikiem Macho Nacho. Nie przeginaj, dobra? Macho Nacho. Co to jest Macho Nacho? To jest jakiś kurde hamburgerownia, czy co? Tak brzmi. Patrz, zabarykadowali wejście. Czyli musimy się tam dostać. Zostawili jeżeli... ze sobą mnóstwo śladów. Jeżeli tu jest amunicja do wzięcia, prawdopodobnie zaraz wyskoczą mi typki z Shoreline. Na bank. Nie, żebym coś domyślał oczywiście, ale prawdopodobnie tak właśnie będzie. Jeszcze miejscówka jest akurat taka sprzyjająca. A tu co? Ślady prowadzą do środka. Tylko, że do środka nie jesteśmy. A, jesteśmy w stanie wejść. Niech to zabarykadowane. Ze wszystkich stron. Nie mów, że... Co się znaleźli? Pomóż mi to otworzyć. Dobra. Dam radę? Cholera! Szalaj! No i proszę bardzo. Nie mówcie mi, że gość kurde jest z jakimś miniganem. No chyba was porąbało, no. O shit! Jaki kurna... damage. Demagia. Kiedyś gość ma zamiar zginąć? O, granat. Shit! Chowaj się, Nate! What the hell? Okej. Okay. Dobra, typki Shoreline, spoko. Nate, to jeszcze nie koniec!
Skąd ten się tu wziął? Dobra, spokojnie. Reload. Kurde, patrzył na nas. O. Spoko, snajperzy rozwaleni. What the hell, skąd? Okej, okay, to może tak tutaj teraz, nie? Fuck, ze wszystkich stron możliwych, no. No i kurna, dostałem w jajko. Zobaczcie, jak się złapał między nogi. Nate, Nate, kurde, spadaj! Dobra, trzeba znaleźć miejsce, w którym będziemy w miarę bezpieczni i w którym nie będą nas zachodzić. Bo tutaj, kurde, jest miejsce bardzo do dubani. Nie da rady się, kurde, tutaj schować przed tymi typami, a jesteśmy w bezpośredniej konfrontacji z nimi. No ziomuś, ty chyba jesteś niepoważny, no. No chyba ty jesteś niepoważny, kolego. O kurna, ciebie nie widziałem. Chyba jesteś niepoważny, ziomuś, że będziesz do mnie strzelał. No kurna, Nate, uważaj, to weź no coś zrób. No i oczywiście z drugiej strony walamy. Okej, mam wrażenie, że tutaj będziemy w miarę bezpieczni. Podkreślam, w miarę. Tu jeszcze ma zamiar z dołu, aby... O, shit. No nie wierzę. Naprawdę? Jeszcze ktoś ma zamiar tutaj przyjść? Kto strzela? Co pistolet do jasnej wafla? Okej, okay, no... Na kogo mam uważać? Na tych mam... Może być już koniec, czy... Przywieźli ze sobą tutaj całe wojsko? Nic ci nie jest? Nie. Wpadliśmy prosto w ich sidła. Ta. Serio? Otwórzmy te drzwi. Nie zauważyłem. Sprawdźmy, co chcieli ukryć. O Boże. No, takiej wymiany jeszcze nie było. Takiej wymiany jeszcze nie było. Dobra, mamy amunicję. Tutaj nam się wszystko świeci. Wiedziałem, że on miał jakiś rewolwer, kurde, bo walił jak głupi. Tylko, że wypadałoby mieć jeszcze trochę innej amunicji. Nie ten, modyfikowane M14, jeżeli dobrze widziałem. Aha, to było niżej, tak? Dobra, weźmy. No dobra, sprawdźmy to. Prawdopodobnie otworzymy, drzwi były zabarykadowane, a w środku znajdziemy wojsko Shoreline. Jak tam weszli? Nie wiadomo. Siema, Avery. Czy to ty? Liścik. Podpisano Avery. Serio? To czytaj. Moi wierni słudzy? Na nasz piękny raj padł cień, wobec czego musimy bronić jego bogactw. Zdradliwy Tiu zna nasze tajemnice. Musimy działać szybko. Zniszczcie Tamę, oczyśćcie New Devon. Aha. Czyli Tiu ich. I zanieście skarb na statek przez tajne przejście. Tiu i Avery się poróżnili. Powiedziałem. O, już nie. Proszę. Wiedziałem. Że tak było. Na pewno się nie podzieliliby. Poszukaj przecież 50-50, nie? Nie ma opcji. Dobra, wypadałoby mieć trochę amunicji. Więcej. Tajne przejście. No dobra, no to w takim razie poszukajmy tajnego przejścia. Czy tutaj ktoś widzi tajne przejście? Tajne przejście zazwyczaj jest w kominku, ewentualnie po schodach na górę. Nie widzę więcej śladów. Okej, a więc dokąd poszli? Na górę. Rozejrzyjmy się. Ja bym poszedł na górę. Zobaczymy, co z góry widać.
Z góry jest zawsze lepszy pogląd na sytuację. A, albo są skarby. Znajdujesz skarb. Co to jest za patelnia? Mongolska zastawa stołowa. Okej. Ale czy przy okazji znajdziemy przejście? Nie bardzo. Ale ładny, kurde, taki gzymsik z tym, z jakimś malowidłem. Tylko po to były te schody, naprawdę? No dobra. No to w takim razie tatuś musi się rozejrzeć. Kominku, przejścia nie ma. Żołnierz go nie pilnuje. Jest jakiś budzik. O, 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 a co to? Jakiś przycisk na ziemi. Nie, to zapalniczka. Sama! Tak, celowo. To, czego szukamy, jest gdzieś w pobliżu. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. Na to pewno. Tajne przejście Avery'ego. Czy to nie jest przełącznik? Któryś z tej wa... Może to jest przełącznik. Może to jest to. Nie. To mi się zdaje, że coś z tego tutaj właśnie gdzieś... Ciekawe, czy... Nie. Czy to będzie rycerz? Albo obraz. Może to. Jednak nie. No to... Waza? Nie, wody się nie da. Ten obraz nie. Tu jest zegarek. No i proszę. Niech to. Nie, ale jeszcze... Jest rycerz. Nate? Tak? O? Masz coś? Chyba tak. Globusik? Już który raz się tak dookoła podłogę opuszcza? Dobrze, że rozgryźli to za nas. Jak to zrobiłaś? Na miejscu Libertali znalazłam zakrwawiony odcisk palca i... wcisnęłam. Dobra robota. Wow, no nie bez powodu jesteś moją żonką. Chciał przenieść skarb na statek. Tak. Myślisz, że skarb jest jeszcze na wyspie? Myślę, że... Że nie. Że to już nie ma znaczenia. Ja myślę, że nie. Jesteśmy. Ostrożnie, Nate. A jak jest, to zawsze będzie tak, że ktoś nam go zabierze, bądź też zostawimy go, bo będzie przeklęty. W każdym razie nie będziemy raczej najbogatszymi ludźmi w mieście. Uważaj na głowę. Tak. Zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. Tak, ciekawe, gdzie to prowadzi. No i powrotu nie ma. Zaraz się przekonamy. To miejsce. Upadek Avery'ego. Tak. Szczurki są, przeżyły tyle lat. Dobra, mamy możliwość pójść tędy, bądź nie, tu jest zawalone. Czyli idziemy tędy. Patrz, o, co to? Świeże ślady. Na pewno szli tędy. No to idziemy w takim razie za śladami, co? Nie śpieszmy się. Cholera. What? Proszę bardzo. Zawsze najlepiej to walnąć w latarkę. Naprawi się. No tu gdzieś prowadzą te ślady. Pewnie ludzie na Din mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to tutaj. No, mądrzy to oni nie są. Czyżby jakaś zagadka? Czekajcie. To... No, płyty naciskowe jakieś. Pułapki? Tak. Tak. Samowi i reszcie udało się jakoś przejść. To nam spróbujmy też. Spróbujmy pójść ich śladem. Śladem, tak? No, proszę bardzo. Nie ma najmniejszego problemu. Pójść ich śladem. Nie byłoby tak źle, gdyby nie to skrzypienie. Spoko. I relaks. Że co? Zawalili. Elena, spójrz. Shit. Ślady kończą się tutaj. Zawalili przejście. Zawaliło się pewnie tuż za nimi. Albo oni specjalnie zawalili. Musimy w takim razie znaleźć inne przejście. Ewentualnie spróbować to jakoś podnieść, ale zaraz. Tutaj coś jest, zobaczcie. Tam jest możliwość wejścia, tylko nie wiem jak konkretnie. No serio, Nate, nie jesteś w stanie się tam wspiąć. Damy radę to podnieść, czy nie? Spróbujmy to usunąć, dobra? Dobra. Nie sądzę, by się to udało, powiem wam szczerze. Zbyt duże kamienie tutaj są.
Pewnie jakiś debil podłożył przejść na górze. No i... Znajdziemy inne przejście. Ja bym powiedział inaczej niż kurde. Ale co ja tam wiem? No ja wiem, jakie jest inne przejście. Znaczy... Już to zauważyłem przed tym. Nie rób mi tego! No dobra, to poruszajmy trochę padem. Cholera. No dalej! No dawaj! Cholera. No! Hej, masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak. Nic dobra. Nie widzę. Zapal się. Dawaj. No oczywiście, nic nie zostawił. Niech go szlak na łodzi kopcił jak smok. Bez nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Gdzie jesteś, Helena? Nie widzę cię. Mówisz, masz. O Boże, serio? No to widzimy... Sorry. Sekundę. Czy ty sobie robisz żarty, kobieto? Zaraz na nas jakieś golumy oblezą. Gdzie tutaj? Moja głowa. Tutaj. O Boże. Co tam? Pochodnia! O, jak miło. Dzięki, dobrze jak się przygotowałeś. Ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia. Tutaj jest przejście. Ej, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Chodź. Okej, no dawaj. Rzuć pochodnie, a później... Ja bym uważał raczej na włosy, żeby sobie nie spalić. Chodź na górę. Dasz radę? Okej, dzięki. I chcecie tędy przejść? Uważaj na głowę. Tak. A, ślepa uliczka, cofać się. Ostrożnie. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych bestii. Co to ma być? Ręce, które mnie okradły. Wow, Avery nawet nie udawał, że mu nie odbiło. Nie podoba mi się tu. Mnie też. Chodźmy stąd. Wiszące ręce, czy wy to widzicie? Zobacz, Avery zostawił dla nas szubienicę. Szubienicę? Co? Mówi się szubienicę. Jesteś pewna? Tak. Cóż, nikt nie lubi mądrali. Tylko ty. Zaraz co? What? Żyjesz? Tak, chyba tak. Jezu, ja klikam do przodu, klikam przy lewy ten gałkę, a tu trzeba było do tyłu i kółko. Okej, patrz pod nogi. Ja? Co ty na to nadepnąłeś? No, bardzo śmieszne. Patrz pod moje nogi. Kurde! Jasna cholera! A jak ja nim mam tego, to ominąć? Jak na razie, tak. Może lepiej zachowam dystans. Tak. Auć. Żyjesz? Ktoś zamiar ma jeszcze mi wystrzelić w plery. Cóż, teraz wiemy, co wywołało tamtą eksplozję. Hej, Nate. Znalazłam skrót. Skąd wiesz, że to skrót? Usiłuję zachować optymizm. Okej. Mam nadzieję, że nie będzie wybuchowych, kurde... Jezu. ...kościotrupów. Serca. Avery ozdobił i tę komnatę. Kolejne ozdoby z kości. Ja bym nie nazwał tego ozdobami, wiecie? O nie, kolejne wybuchowe mumie. Fuck. Dobra, kochani. W tym miejscu sobie skończymy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.